już jesteśmy po oficjalnym rozpoczęciu, takim przedstawieniu zespołów, hymnów narodowych, a teraz część wokalno-instrumentalna, taneczna, artystyczna, tak, i przepięknie tutaj tańczą. Tango. Tak jest. Widziałeś gdzieś taką oprawę na tych, których ja byłem? Na tych, których ja byłem, to nie. Będzie jeszcze jeden taniec, a puchary, medale czekają. Panie Grzegorzu, jakie chyba pan ma więcej w domu? Chłopcy z Petersburga, z Rosji, przepięknego 5-milionowego miasta Petersburg, przyjechali tutaj na turniej do Warszawy. Malutka ekipa z Ukrainy, ale ich młodsi koledzy grają na turnieju we Warszawie w Ochocie. Może ich jutro wzmocnią. Chłopcy z Komorowa, jeden wygrany, jeden przegrany. Super. Skombinować jakieś laseczki na... Tam skombinuj jakieś swoje ładne. Ładne nowe dresy. I druga strona. Co tu dużo mówić? WKK Wrocław, Sieraków, Bydgoszcz, to krajowa czołówka w roczniku 9-5. Marian, jak tu ci się podobało to otwarcie? U was w Bydgoszczy też tak było? Tak. Było oficjalne otwarcie? A Zibi był? Nie. Szkoda, że nie byłem, bo właśnie bym zobaczył, jak to wyglądało, ale na pewno fajnie, Kujawy robią fajne imprezy. Ja czekam na wasz występ. Myślisz, że podobnie było u was na turnieju? Wszędzie jest dobrze, wszędzie jest lepiej, gdzie się jest u siebie, nie? Chłopcy z Kazachstanu, którzy się bardzo fajnie zachowali w czasie hymnu, ręce, super.